Kochani, witam serdecznie. Drugi mecz przed nami, piątka Wojtas. Wojtas? Mhm. Jak Wojtas w Warszawie ci się grało, powiedz? Dobrze. Fajnie było? Mhm. Dobra impreza? Tak. Pozwiedzałeś troszkę? Mhm. Za rok też masz ochotę tam pojechać? Tak. No to super, trzeba ciężko trenować, pracować i jest na to szansa. Kochani, będziemy grać z Gromadką, drugi meczyk dzisiejszego Pucharu Tymbark. Siema Rafik. Rafik dzisiaj, kochani, w barwach Okspresu. Przypominam, cześć, siema Raficzku. Przypominam, kochani, że z Raficzkiem pograliśmy parę turniejów w życiu. Zdaje się, że wygrywaliśmy turniej w Sulikowie, Rafik, pamiętasz? Na hali. Tak, wtedy byliśmy razem, kochani, w barwach KS Talent. Natomiast w tej chwili, kochani, gra drużyna z Gromadki z Kusym Bolesławiec. Zaraz zobaczymy, jak to się, kochani, potoczy. Przypominam, że gramy systemem 2x7 minut. Także w dwóch odcinkach to nagrywamy. Trenerze, powodzenia, bawcie się dobrze. Powodzenia, chłopaki, dobrej zabawy. Gromadka, jak wiecie, to miejscowość, kochani, około 20 km od Bolesławca. To jest rodzinna miejscowość Oskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. No nie udało nam się w tym roku wystartować razem w drużynie z Oskarem. Był taki projekt, był taki pomysł, żeby wystartować z rocznikiem 2006. Natomiast no niestety z powodów braków kadrowych niestety nie udało nam się tego zrobić. Raz były braki kadrowe, a dwa były, kochani, obwarowania regulaminu, które jakby na pewne ruchy nam nie pozwoliły, w związku z tym nie udało się i tak Gutek z rocznikiem 2004 startuje w tym roku w tym barku jako rocznik 2006. Regulamin na to pozwala, jeden zawodnik może być, kochani, z kategorii młodszej i tak to się właśnie u nas dzieje. W związku z tym za momencik pierwszy gwizdek, pierwsza połowa drugiego naszego spotkania dzisiejszego popołudnia. Przypominam, że chłopcy z Gromadki już swój mecz też jeden zagrali dzisiaj na inaugurację, rozpoczęcie tego turnieju zagrali z Ekspresem. Siema chłopaki! Cześć. Cześć! Chłopaków też już z naszego kanału znacie, to Gzuba, tak? Czekajcie. O, tak będzie chyba wygodniej. Oj, pomalutku. Tak. Także chłopaki już z nami też pogrywali zawody, dzisiaj będziemy grać po przeciwnych stronach, natomiast gdzieś tam kiedyś też drogi nasze się skrzyżowały w KS Talent i z Mikołajem i z Gzubą graliśmy razem w Niemczech turnieje, także no tu za momencik zobaczycie kolejnych naszych rywali, zobaczymy, jak będziemy na ich tle wyglądać. Przypominam, że chłopcy są, kochani, po ciężkim turnieju, po długiej drodze do Warszawy, także mieliśmy jeden dzień na regenerację, kochani. Myśmy wrócili w ogóle z soboty na niedzielę o północy, równo byliśmy w domu, także nie do końca odpoczęliśmy, bo mieliśmy na to tylko niedzielę, zresztą, którą aktywnie spędziliśmy na naszej Krusze na arenie. Bawiliśmy się. Było tak, kochani, że pograliśmy troszkę, macie odcinki z Kruszyn Areny, pobawiliśmy się wczoraj przy piłce, nadrabialiśmy sporo zaległości, które nam powstały na skutek, kochani, nieobecności w szkole. Zawsze nas podpytujecie, czy Gutek się uczy. Tak, uczy się i to bardzo dobrze, świetnie sobie radzi. No właśnie dzisiaj, kochani, wyobraźcie sobie, że na czwartej godzinie lekcyjnej, patrzcie, i to powinno być 1-0. Aj. Tak jest, to było na prawej nóżce. Super, Guteczku, trzeba było próbować. W porządku? Także, kochani. Już podejdź do niego, Patryk. Także powiem wam, kochani, kończąc myśl, właśnie na czwartej lekcji dzisiaj jest. Są, kochani, patrz. O! Mateusz twój! I razem z nim. Och, ale ładna piła dla Matiego. Mati po sznurówkach uciekło, ale dobra piła. Zagrywał Gutek piękną piłę do Mateuszka, piła poleciała po sznurówkach, kochani. Ale piła przyszła ładna. Natomiast kontynuując, kochani, na czwartej lekcji jest olimpiada z języka, jest z angielskiego. Gutek z racji bardzo dobrych wyników miał być przedstawicielem naszej klasy, natomiast no, nie uda to się, dlatego że jak widzicie rozgrywamy zawody, właśnie strzelamy pierwszego gola, kochani, w Gromadce, mamy 1-0, otwarcie wyniku po akcji Mateusza.
Braszki. Natomiast w tej chwili, kochani, to drugi meczyk. Uwaga, oj, to będzie, kochani, gol. Tak, to będzie gol na dużym spokoju. Zobacz, Guteczku, na dużym spokoju. Tam jesteś tam na sam z bramkarzem, brama ma 5 metrów. Nie ma się co czaić, chłopaków. Pokażę Braszek, jak to się robi. Bardzo ładnie. Wcale nie musi to być wtedy użyta do tego siła, kochani. Musicie się po troszeczkę wczuć w rolę Gutka. Słuchajcie, być może nie jeden z was grał z chłopcami starszymi. Zostaje jeszcze wtedy taka troszkę bariera psychologiczna do pokonania, z którą no, w meczu ćwierćfinałowym w Warszawie Gutek sobie nie poradził. Natomiast, kochani, nie mamy prawa absolutnie ani go za to krytykować, ani, kochani, ganić. To są rzeczy, które są jakby ponad nim. Rozgrywanie zawodów ze starszymi chłopcami, kochani, to jest już i tak no taka sytuacja, która obciąża trochę psychikę, jak wiecie, kiedy gra się ze starszymi, ja sam z własnego. I byśmy finał grali w Warszawie, tak, jednego nam brakło, Braszko jakby był z przodu, to mielibyśmy tak. Ja już trenerze o tym mówiłem przed chwilą, że jakby Mateusz był z nami z przodu, no ale wtedy by bramki wpadały, także no, wybraliśmy starą zasadę, najważniejsze nie tracić. A może się coś uda strzelić, kochani. Natomiast no, widzicie dzisiaj siła ognia duża, Mateusz Braszek gra z przodu, kochani. Natomiast no, w Warszawie nie mieliśmy jednego zawodnika, po prostu nie mogliśmy mieć. Tak były skonstruowane przepisy, kochani, że nie mogliśmy takim składem wystartować. Brakowało nam jednego zawodnika, który by nam bardzo jakby pomógł w podstawowym składzie. Także w tym momencie teraz macie okazję zobaczyć taki mocno rozumiejący się skład, kochani, tym składem myślę, no, można by było zrobić naprawdę wiele. A co się zmieniło, już wam, kochani, mówię, do bramki wszedł... Chodź tam. Ej, żyjemy, chłopaki. Do bramki wchodzi Oskar Wójcik, a Susełek gra z tyłu, zobaczcie, właśnie jest przy piłce, świetnie sobie radzi piłą, zobaczcie. On był u nas na bramce, natomiast w tym momencie mamy go w polu, w związku z tym trener mógł przesunąć, patrzcie, dać Braszka do przodu i w tym momencie, kochani, jako Braszek z przodu rozgrywamy już w tym momencie, patrzcie, pewno, patrz! Mamy poprzeczkę, kochani. Mamy sytuację, chyba gdzieś tam się zderzyli chłopcy. Także zaraz pan sędzia czas zatrzymuje. Potrzebna interwencja, oby się tam nic nie działo złego. Guteczek, nic się nie czaj. Puch. Super. Dla niego naprawdę wielki szacun się należy. Pamiętajcie, że gra z 2 lata starszymi chłopakami, a gra bez respektu, bez żadnych kompleksów, kochani. Aczkolwiek czasami gdzieś tam widać takie troszkę decyzje, które myślę, grając z rówieśnikami, podjąłby inaczej. Ale chwała dla niego, jak mówię, za to. Natomiast no, w meczu, mówię, ćwierćfinałowym, kochani, jednak gdzieś ta psychika troszkę nam odmówiła posłuszeństwa u Gutka. Troszkę się Gutek wystraszył rywala, zaczął robić takie błędy, które jakby mi osobiście dały sygnał, że tak się stało. Dołożył nogę do pustaka. Teraz po fajnym zagraniu Matiego. Tutaj wynik idzie cały czas w jedną stronę, natomiast no, nie spodziewam się, żeby było inaczej dzisiaj, kochani, dlatego że to fajna banda. Gutek z Brachem przybijają piątkę, bardzo się polubili. W Warszawie mieszkali w hotelu razem z 2 Mateuszami, z Majszczykiem i z Braszkiem. Także charakterologicznie chłopaki się naprawdę świetnie dograły, dobrali. Ach, przy słupie. Za bardzo do linii, do boku, bardziej do środka. Było miejsce, będzie się wtedy łatwiej skończyć, nie? A tak sam sobie zrobiłeś problem, bo uciekłeś do boku. Cenne wskazówki od trenera, kochani, to jest osoba, która jest wielkim pasjonatem piłki nożnej, kochani, przy tym nauczycielem naszego WF-u, przy tym jeszcze trenerem, patrzcie. Super, o to chodziło. A piłka musi wyjść za pole karne. Czyli bramka jest jakby niebyta, natomiast tak naprawdę brawo za decyzję, dlatego że to jest przepis na potrzeby tego turnieju, natomiast na innych turniejach tego typu przepisu nie ma, także trzeba być czujnym. Znowu przy długim Gutek teraz, kochani, strzela gola. Uwierzę w Warszawie, zrobię, ale teraz.
Słuchajcie, to jest niesamowite. Kocham te chłopaki, kocham ten klub, kochani. To jest klub szkolny, to jest naprawdę wspaniała atmosfera. Oni cieszą się z każdej bramki, kochani, z każdego sukcesu. Razem bardzo, bardzo przeżywają te porażki. To powiem wam, po meczu ćwierćfinałowym wszyscy płakali. Muszę wam powiedzieć, że nikt z nich jakoś nie brał tego sukcesu, jakim było piąte miejsce na serio. Większość natomiast płakało. Myśmy wykonali zdjęcie. Myśmy wykonali takie zdjęcie na zaraz na gorąco. Widać w tym zdjęciu, nikt się, kochani, nie uśmiecha, płaczą. No, Susewek chciał się zabawić troszkę, kochani, jakby zbagatelizować przeciwnika, bo wynik mają mocny, także... Natomiast, no, kochani, tego nigdy nie wolno robić, dlatego że szanujemy rywala. Natomiast szanowanie rywala to nie jest strzelanie bramek czy obnażanie go właśnie takimi zagraniami, które... takie są troszkę mocno jakby nonszalanckie, także lepiej grać swoje, kochani. Natomiast każdy gdzieś tutaj czuje swoją wartość, wie co potrafi, dlatego nie można jakoś tam zarzucać jednej ekipie, że za dużo bramek strzela, czy drugiej, że za dużo ich wpuszcza. No, kochani, no, takie czasami zderzenie z rzeczywistością jest to dobra drużyna. Słuchajcie, to co myśmy oglądali w Warszawie, finał chłopców starszych, kochani, pokaz siły, jaką zaprezentował Kiszyniowiec, to jest nieprawdopodobne, słuchajcie. Także teraz Braszek zostaje, zapraszam na drugą połowę.